Siemeczki, ziomeczki, z tej strony Murder Cookies i witam was na kolejnym odcinku z speedrunów. Dzisiaj ze mną jest kolejne dziecko, przywitaj się dziecko. Nie no, przywitaj się Kami, dobra. I dzisiaj przychodzi kolejna osoba i jak zawsze mam 20 minut... 20 minut na przejście speedruna. Stawaj tutaj na linii, o tutaj na tej niebieskiej linii. Biegnij! Start! Dobra, dawaj. Nie wiem, czy ty znasz tego speedruna. Nie wiem. Nic nie będę mówić jak coś. No, czyli no to masz wykluczone jedno przejście. Nie masz jednego z przejścia, masz blokowane jedno z przejścia. Teraz masz tamte, tamte i tamte. Masz trzy do wyboru. Ty się zaliczasz do osób, które nie potrafią takich rzeczy? Tak, mam pytanie, ale może powiedzieć szczerze? Od razu tylko zapytam. Tak sobie, nie wiem. Ale to tak. Się podpowiem, na pewno to nie jestem te przejście, bo wiem, że będziesz się na tym pół godziny siedzieć, więc wiesz. Więc nie chcę, żebyś siedział. Ale musiałem ci to zrobić. To zostały ci dwa przejścia. Tamte jedno i tamte. Tamte i tamte. Chyba wybierze to. Czyli nie tamto, dobra, zostało ci tamto tylko. Boże, myślałem, czy znów zepnę. Boże! Po ostatnim odcinku, który miał być nagrany wcześniej. A i oczywiście was informuję, że od dzisiaj będą codziennie odcinki. Czyli dzisiaj zobaczycie nam ten odcinek i następne odcinki. Oczywiście dawajcie w komentarzach propozycje, co możemy nagrać. Oczywiście będę brać widzów, na przykład Kamil jest moim widzem, ale to jeszcze najstarszym widzem, jakiego chyba jeszcze pamiętam. Nie, jest starszy od ciebie jeden. Seba taki. To jest mój taki kolega. Dobra, i ty jesteś chyba drugim z tych najstarszych. No, widać, że się wiążeś. Jesteś drugim z najstarszych widzów, więc... A nie, nie, jesteś po prostu jeden z najstarszych widzów moich, który mnie ogląda, prawda? Od ilu? Od 150? Chyba od 150. Nie polecam ci schodzić tak. A nie, dobra, naprawiło się, bo kiedyś jak się tak schodowało, to od razu dodało się. Tutaj masz... Możesz zostawić sobie, ale nie używaj ich. Tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu ich nie używaj. O tego umrzeć nie możesz. Bo zadaję ci to po 5. Bo ja się miałem pomysł, żeby zrobić to, że zadaję stówę i giniesz od razu na miejscu. Albo żeby mieć 5 HP. A to był głupi pomysł. I spadł. Ale pamiętaj, mordo, żeby wbić 10... Nie wiem, Boże, 10... 1000 subskrypcji, musicie zrobić jedną prostą rzecz, czyli zjechać do komentarzy, kliknąć taki... Tak, tutaj doszła ostatnia osoba, Henry Bicki tutaj doszedł ostatni i nie mógł stąd wyjść. Czyli tak. Oczywiście pójdę po moje rzeczy adminowskie, tak wiesz. A, i przypominam, że jest serwer dla widzów. I jeszcze, że jest nowy kanał, otwiera się za niedługo nowy serwer wystartuje, nowy kanał wystartuje mój. Na którym będą różne gry, czyli Minecrafty, te inne jak CS. Jak lubicie takie klimaty, to bijajcie. Powiedzmy taki murder gry, murder nie wiem, M-Cookies po prostu to będzie się nazywać, M-Cookies. Miałem tak po prostu, tak sobie pomyślałem. Bez murdera, tylko M-Cookies. Moja M-Cookies to jest skrócona moja nazwa, dobra. Tam jesteś, widzę. No nie, tutaj nie. Tutaj nie mówisz? No bada ciężko, no to masz rację, tamtędy nie. Na mapce to widać, cokolwiek nie. Nie dziwię się, że to zrobię poza czasem.
A ty wiesz, że masz tylko tyle czasu, potem ja wyłączam już nagrywanko, masz 20 minut, to tylko. No. Każdy ma na to 20 minut. Nie było wyjątka żadnego, bo tylko jedna osoba była chwilowo. No, no to musi być tamto. Dobrze kombinujesz coś. Jednak chyba... Nie. Sprawdza ile na OBS jest minut, na OBS jest 5 minut, czyli tak około masz jeszcze 15-16 minut, więc idzie ci o niebo lepiej niż w pierwszej osobie. Ale jeżeli ty chcesz widzów wystąpić w takim odcinku, to pamiętajcie, osoby, które są aktywne na kanale, biorę do odcinków, top donatorów i jeszcze biorę znajomych, na przykład tego pana, albo osoby, które znam bardzo długo, czyli po prostu aktywni. Czy nie, aktywno... Zgubiłem się. Zgubiłem się, co jest? W takim prostym labiryncie się zgubić? Ta skrzynka ci nic nie zrobi, jak coś. Bo jest postawiona gdzie indziej, w innym poziomie. No, bo się zgubiłem. Leciałam stąd. Tylko tu nie leciałam. Leciałam, czy nie wiem. Są trapy. I to jest kolejne przejście. Gdzie ty idziesz? Nie, to jest dla ciebie pokój, mordo, odchodzaj ten jetpack. A. Bo to jest dla mnie tylko pokój. No to znalazłem twoje ukrycie. A ty pokazywałem na odcinku. To jest takie niezajne. Masz karę za to. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Mi się wydaje, czy... Nie, ja... Deadwem. Nie pamiętam, gdzie on jest. No bo, nie mordo, ty już przyszłeś tamtędy już raz, ale się cofnęłaś. Nie. Ja po prostu... killłem. Oj, dobrze, brawo. To wejdź do następnych poziomów. Masz grappling hooka jak coś? Dobra. To kotwiczka, Jezus Maria. Główna nazwa. Kotwiczka to powinien być grappling hook po prostu nazwa. Tu byłaś, no tutaj mówię. Trapów, ale chyba. Mówiłem, że tam nie ma. Nie bądź taki słaby. Będę chyba nagradzać osoby, które przejdą to, bo to ciężko przejść to. Nikt jeszcze tego nigdy nie przeszedł. A to już ma chyba z rok, odkąd był kreatywny. Dodali. O, jeszcze to sam medal, superancko. Poinformuję cię tak. Będzie podobne coś takiego, ale będziesz musiał tam coś zrobić. Więc wiesz, tam sobie wiesz, no wiesz. No wiesz. Byłeś tu, mordo. Powiem ci tak, ty została ci tylko ta droga. Tylko to zostało ci. Ta droga, ty chodzisz gdziekolwiek. Jezus Maria, mówiłem ci już coś, że tędy nie będzie drogi. Gdzie źle idziesz, nie tędy, ani tędy. Te trapy są trapami takimi bejtowymi. Zostało ci tylko tutaj, już ci podpowiem, bo tu już mnie denerwuje. Ale będzie ci to kosztować co? Lepiej nie iść tak, lepiej tak nie iść, bo tak ci poinformuję. Tam masz na górze trapy, ale tu masz przejście. I musisz to tak się odbić. Idź, dawaj, grappling. Szybko, grappling. Jest dobrze, brawo, też radę chyba dalej przejść. Ale pamiętaj, że gdzieś w jednym miejscu są też takie podobne, ale trochę łatwiejsze.
Boję się, że tutaj coś zaraz będzie, nie? Dobrze, idź za mną. O, nie ma przejścia, ojej, nie ma przejścia. To jest po prostu zwykły trap postawiony chyba. Nie idź tam lepiej. Powiem ci tak. O nie! Zrobiłeś to już, ej! Brawo! Przeszedłeś na 6. etap! Czyli inaczej, nie wiem, no, który to jest etap. I tego nikt, ale nikt nie mógł przejść. Ja mam z tym problemy czasem do przejścia. Bo to kto się buguje często? Tak nie byłoby prosto, wiesz, o co chodzi, że tam wpaść. Ale pamiętaj, że masz lotnie, więc easy dla ciebie to będzie, powinno być. Jak masz lotnie. Oglądałeś Ptaki Nocy? Jakie pytanko do ciebie? Prywatne. Ja polecam ci na CDA, ja oglądałem wczoraj, więc... Czyli wczoraj, no dzisiaj, bo pierwszy skończyłem, lub drugi. Bardzo fajny film. Nie będę ci spoilerował. Dobra, wiesz co, ja będę stać, ja będę tylko stać, bo ja ci przeszkadzam na pewno, bo ty się ode mnie odbijasz. A, z kotwiczką to mnie wejdziesz. No, tu no. Nie potrzebujesz kotwiczki do tego, żeby tam wejść. Mam jeszcze 6, jak coś tych granatów. Patrzcie się tam, o tam, pokażę wam, o w tym miejscu. Ale farciarz. O nie, mnie też zrobił. Masz dobry sposób, tak ci powiem trochę, ale jeżeli brakuje ci czegoś, może lotni użyj. Wiesz, że tak sobie marnujesz tylko czas. A dla wygranego jeszcze widziana nagroda! Tak. Naprawdę? Pamiętaj, że premia razy 0 to nie mamy 0. Byś to zrobił! Byś to zrobił! Ojo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 . Mogę użyć lotnie, mówię. No masz aż 3 lotnie, nikt się nie zabrał. Zrobił to! Zrobił to chłop, jako pierwszy! Przeszedłeś na następny etap! No to ja mam teraz problemy, żeby tam wejść. A ja mam grappling hook. A ja to nie mogę wejść samemu. Co jest tu? To jest skrzynka. Właśnie pomóż. Pomógłbyś mi? Bo ja nie mogę prowadzić tak. Odcinka. Poczekaj, nie idź dalej, proszę cię, bo musisz odcinek mi ten. Odcinek mi zepsuje. Chodź, musisz mi tu przyjść i zbejtować tego trapa, bo ja nie wejdę. A ja chcę pokazać, jak ty przychodzisz to. Bo to już jest końcówka, tak ci powiem. Musisz mi zbejtować na samej górze trapa. Na samej górze jest tam trap. Na samej górze jest trap, mordo. Dzięki. Dobra, mogłem przejść. Jest, dobra. Ty jesteś na 7 poziomie, mordo. I teraz masz prosty challenge. Tak, tak. I wejść na ten. Musisz spełnić E. Jest, ja przeszedłem. Proszę. Teraz twoja kolej. Dawaj. Nie będę ci przeszkadzać. Dawaj, ile ci zostało? Bo pamiętaj, że po następnym już będzie ciężko. Oszczędzaj, lepiej tak przemyśl to i spam E. Wymieraj sobie tak w to miejsce. Dawaj. Nie kombinuj, dobrze robiłeś. Próbuję ci rzucić małą, ale nie wiem czy to wyjdzie. O, wybrałeś kotwiskę, dobra, masz dodatkowe 6. Próbuję ci pomóc. Ale jak spamie. Próbuję ci jakoś pomóc. Czy nie ma takiej fajnej nagrody?
Brawo, dzięki mi przeszedłeś. I teraz masz z tym challenge, że musisz tak wybrać sobie drogę lewą lub prawą i przejść przez nią. Czekaj. Poczekaj, muszę przejść ten. Tutaj masz mało, tam masz trapy i tam po drugiej stronie masz trapy. Teraz musisz sobie wybrać prawo, lewo. Jestem. Dobra, użyłam ręki prawej, lecę tu. Musisz to puścić, musisz to puścić, musisz to puścić. Puścić to musisz. Puścić to musisz. Już bym nie poleciał do góry. Masz grapplera, możesz grapplerem sobie polecieć tam, ale musiałbyś mi oddać mojego jednego. Musiałbyś mi oddać. Oddaj mi grapplera. Mojego jednego. Oddaj mi mojego grapplera jednego. Jednego. O, dobra. O, ty gówno. Dobra, musisz to puścić jak coś. Musisz to puścić, ten wózek. Ten wózek masz puścić. Zostało ci, tak ci powiem, poinformuję cię, 5 minut, więc jak przez 5 minut się nie poradzisz z tym. Oczywiście z drugiej strony jest to samo. Nie przeszedł, nie przejdziesz to tak grapplerom. Niestety. Back amunicji, no. Jak mi się zbugowało. Albo możesz sobie to po prostu zbaitować. Brawo, i tędy. Masz tu checkpointa. Teraz tędy trzeba iść. O, tędy. I to już jest końcówka chyba. No, już końcówkę. Chyba, ale musisz sobie zobaczyć, jakie to fajne. A nie, bo jeszcze jest ostatni poziom. A wiesz co, bo to dwa endingi, jak coś tak ci podpowiem. Nie! Nie! Ja to nie zrobiłem tego, czekaj, musisz się odrodzić. I rzuć mi grapplera, błagam cię. Jest. Skamowany, ja mogę polecić coś jetpackiem. Ale dobra. Nie no, żartuję, dobra. Przeszedł i zamasz? Luz? Czyby to była przegrana? Czyżbyś poszedł złą drogą? Bo były dwie drogi, mówiłem, dwa endingi. Jeden to jest po prostu, że przegrałeś. Czyli poszedłeś złą drogą. A drugi to jest, że poszedłeś dobrą. Ja tak myślałem... Ale jeszcze chociaż, że ten, że zrobiłem. Jako pierwszy to w ogóle chyba zrobiłeś, tak ci powiem, poinformuję, więc... Gratulacje. Cieszysz się bardzo? Nie. No no super, widzicie, to jest pierwsza osoba, która przeczyta cały defran, tylko na końcu wybrała złą dragę. A to jest po prostu... No wiecie, to nawet nie ma sensu, bo wiecie, bo to jest losowość, bo nie wiadomo czy tamta, ale teraz wiadomo, więc jak ktoś tak zrobi... Ja w ogóle kotwiczka z zero amunicji. Masz, popatrz. Nie! Powiem ci, że spadła. Nie, nie do... Chodzę cheater, ty! Jetpack mi się skończy teraz, nie? O Boże, na końcu! Na samym końcówce. Dobra, czyli chodź tutaj, się pożegnamy. To jest tutaj, na platformę. Dobra. I od razu sobie zobaczę, jakie to było, jest ogromne. I mi to zajęło budowa chyba miesiąc. Bo jeszcze tam miałem przerwę, budowałem tego. Gdzie jest ta wygrana? O, tamtędy byś szedł. Nie ma czegoś takiego jak win tutaj, tylko po prostu idziesz tam i po prostu spadasz na czas, obierz. I zobaczymy, ile czasu zajęło ci to. Leć po to. Na koniec telefon dzwoni, milicja zadzwoniła. Nielegalnie przyszedłeś to. Słuchaj, powiem tak. Okej, widzowie, to co? My się... Nie! Ajajajajaj. Dobra, chcieliśmy się pożegnać, dobra, co powiesz? Chciałbyś kogoś pozdrowić? Pozdrawiam tutaj oczywiście samego siebie, XD. To nie Minecraft, to nie ma F1 albo F5, czy ja sobie F5 włączę. Sobie na twarz chciałem ci pokazać, dobra. Odwróć się, ale dobrze. No mów coś. Pozdrawiam siebie. Kogoś jeszcze byś chciał pozdrowić? Pozdrawiam i pozdrawiam i mój ukochany przegłos. Dobra, a ja bym chciał pozdrowić was, widzowie, dzięki za oglądanie, że oglądaliście. Który słychać teraz w tle. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, pa! Siemanko.